szkoły prowadzą i nadzorują nauczyciel, to przyjaciel, który od najmłodszych lat prowadzi nas za rękę w dorosły świat. Bo są mi pomaga w zdobywaniu wiedzy. Dzięki niemu nie odzyskam tajemnicę tego świata. Matematyczne labirynty. Są do rozwiązania, a wzory dynamiczne czytelne. Nauczyciele wzbogacają nasz język, dbając o prawidłową i piękną płaszczyznę. Zaznajomiają nas z pięknej naszej okolicy i naszego kraju. Gromonachy dorosłych kolegów dopiero po latach docenia trud nauczycieli, głową dyplomatów na kształcenie i wychowanie. My powinniśmy już teraz doceniać wartość pracy wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły i starać się jak najwięcej skorzystać z tego, co nam pokazują. Był sobie pewien malarz artysta, co namalował obrazu 300. Wszystkie te dzieła płótno za płótnem, jak dorożkański koń, były smutne i tylko jedno było wesołe, bo namalował tam swoją szkołę. Zostawiamy.
Pani się cieszy, my jeszcze więcej i razem z Panem klaszczemy w ręce. Wszyscy się śmieją, radość się wszędzie i nami Pani przyjemnie będzie. Albo zbudujmy piękny żaglowiec, dajmy do Pani, co na to powiem. Jak się tu cieszy, gdy na 2 lata wyruszy w podróż dookoła świata. Ale tak samej troszeczkę niemiło, na pewno Pani by się nudziło. A więc tę podróż za morze lasy zabierze Pani całą klasę. Dziękujemy Panu nauczyciele.